co sprowadza. Jestem posłem z tego okręgu wyborczego. Muszę przyznać, że w bardzo dobrych kontaktach właśnie z Solidarnością 80 tutaj z Wrocławka i czułem się w obowiązku i z wielką ochotą przyjechałem na tę uroczystość bardzo ważną, 34. rocznica odnalezienia zwłok księdza Jerzego Popiełuszki. No, tragiczna śmierć, niestety cały czas niewyjaśniona. Poczty sztandarowe, witamy uhonorowanych odznakami. Trudno o tym mówić, bo ksiądz Jerzy Popiełuszko, wielki człowiek, wielki Polak, no i niestety w tym tragicznym momencie związany też z Wrocławkiem. Ja wolałbym, żeby wspomnienia z Wrocławkiem księdza Jerzego Popiełuszki miały zupełnie inny charakter, no ale niestety jest postacią tragiczną, która się wpisała też w tą najnowszą historię Polski, ale przede wszystkim człowiek, który walczył o wolność, o taką pełną wolność Polaków. Jak wiele tysięcy Polaków przypłacił to życiem. No i też jest takim, powiedzmy, honorowym patronem, myślę, że Wrocławka. Dlatego też ja osobiście robię wszystko, żeby ta pamięć o księdzu Jerzym Popiełuszce we Wrocławku cały czas była obecna. Ten pomysł budowy sanktuarium poświęcony księdzu Popiełuszce jest znakomity, bo widzimy, ilu ściąga pielgrzymów. My będziemy też starać się wspomagać organizacyjnie i też infrastrukturalnie, żeby po prostu były parkingi dostępne, żeby był lepszy dojazd. Naprawdę, no, ksiądz Jerzy Popiełuszko jest tego godny, jest wielkim Polakiem, ale myślę, że też możemy powiedzieć, że wielkim wrocławianinem. Panie Przewodniczący, dzisiaj tak naprawdę aż trzy, jeśli dobrze liczę, powody tego spotkania we Wrocławku. Po pierwsze, rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego. Po drugie, no 100 lat niepodległej, a po trzecie, no to chyba jednak święto Solidarności 80 także w pewnym sensie. Tak, panie rektorze, te wszystkie daty zobowiązują. 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległość, 34. księdza Jerzego. Nadmienię, że Solidarność 80 za stolicę duchową brała właśnie sobie Wrocławek. Kapelanem Solidarności 80 jest ojciec Damian Kosecki, jest kustusz tegoż sanktuarium księdza Jerzego. Dlatego Solidarność 80 tu właśnie dzisiaj we Wrocławku i na Tamie i w sanktuarium chciała uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i połączyć to z 34. księdza Jerzego. No właśnie, ksiądz Jerzy Popiełuszko, tak jak pan wspomniał, dla Solidarności 80, ale myślę nie tylko, dla wielu Polaków postać wyjątkowa, postać tragiczna, postać no niestety związana z tym miastem, nieco przez przypadek, nieszczęsny przypadek. Prosiłbym pana o taką osobistą refleksję na temat postaci księdza Jerzego Popiełuszki. No właśnie, ta historia tragiczna księdza Jerzego tym bardziej zmobilizowała nas jako Komisję Krajową i Związek, żeby utożsamiać się z tym miejscem, jeśli chodzi, bo symbol Szczecina, symbol Gdańska, Jastrzębia, porozumień, a symbol Wrocławka w sensie właśnie księdza ojca Damiana, błogosławionego księdza Jerzego, który swoimi kazaniami jednokrotnie porywał naród do tego, aby żebyśmy wspólnie razem poszli po tą niepodległość. Więc no nie wyobrażaliśmy sobie, żeby jakoś to tak w cieniu zostawić tą datę i tą uroczystość. I jak co roku, tak jak już wcześniej wspominałem, licznie przyjeżdżamy tutaj i będziemy przyjeżdżali, żeby kultywować. Staramy się maksymalnie, ile jesteśmy w stanie wspomagać, aby to sanktuarium zostało dokończona budowa, no bo dobrze wiemy, jakie są problemy. I dzisiaj podczas mszy na pewno będę apelował do ludzi dobrego serca w kraju, za granicą, żeby jednak te środki i dotacje były zwiększone na to, aby dokończyć, bo tam jest piękny dom pielgrzyma. Można korzystać, przyjeżdżamy z delegacjami, możemy tam spać i płacić, więc będą jakieś też datki na te sanktuarium. A nawiązując do księdza Jerzego, no ujął nas swoją misją i swoim oddaniem, że praktycznie oddał życie za to, abyśmy mogli dzisiaj żyć w pięknym, wolnym kraju.